Don't stop me now, because I have good time. Tarararara. Siemanko, cześć i czołem, witajcie moi kochani na najlepszym kanale na świecie, czyli Sharikan VR. Siemanko, ja jestem Sharikan, a to jest kontynuacja serii super fantastycznych Simsów oraz diabelskiej rodzinki najlepszej na świecie, Sharikana rodzinki VR-chatowej. Siemano, dzisiaj lecimy continuation, czemu babka siedzi w moim pokoju i napierdziela na komputerze. Bardzo dobrze, Tomek, masz ją przegonić. Masz, co tak śmie... Aha, to ty, Tomek, tak śmierdzisz. Zapomniałem, że trzeba cię umyć. Hello. Ostatnio się nie udało, bo coś się zbugowało. Tomek i jego krzywa kwadratowa dupa się zbugowała i nie pozwalała go umyć. Ale teraz to naprawimy, ponieważ wydaje mi się, że po restarcie gry już wszystko powinno zacząć działać wyśmienicie. Dlatego, Tomek, zapierdzielaj do tej wanny, jakby jutra miało nie być, i szykuj swoje dupsko, bo idziemy na randkę życia. O tak, babuśka, dajesz to. Czemu to nie rośnie w ogóle? O nie, rośnie, 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 odbugowało się, w końcu to zaczęło działać. Samolotowe origami, o co chodzi? Weronika opanowała sztukę składania samolotu z papieru. Wow, zajebiście, naprawdę ci się to przyda w życiu. Tego cię uczą w szkole, idziesz do szkoły i uczysz się składać samolotu z origami. Nie możesz się doczekać, by wypróbować swój oryginalny, ponaddźwiękowy model. Ponaddźwiękowy, papierowy model samolotu, okej. Okay. Już odrobiła swoje prace, a pełniący zastępca nauczyciel nie patrzy. Może to dobry moment na próbę? Pomyślmy, czy rzucanie samolotu w trakcie lekcji jest dobrym pomysłem? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Rzuć samolot. Na pewno ci się uda. Tomek w końcu zostanie... No nie, k***a, nie zostanie umyty dzisiaj. Prześladowany prymus. Teraz, gdy Maciuś ma tytuł wzorowego ucznia, równie dobrze może nosić na plecach napis "szturknij mnie". Och, zaraz właśnie taki napis nosi. Czy Maciuś powinien powiedzieć o tym nauczycielowi, czy spróbować znaleźć sprawcę na własną rękę? Jeżeli powie nauczycielowi, to nauczyciel teoretycznie mógłby mu to załatwić, ale wyjdzie na to, że jest kablem i kapusiem i nikt go nie będzie przez to lubił. Ale jeżeli sam... Dobra, spróbuję to sam znaleźć. Najlepsze w głupich ludziach jest to, że nigdy nie maskują śladu swojego działania. Po zauważeniu kresek od czerwonego mazaka pokrywającego całe dłonie swojego prześladowcy, Maciuś zrywa napis i przyjaźnie klepie łobuza po plecach, przenosząc na niego kartkę i upokorzenie. Wow, ale mistrzowski plan, Maciek. Zdjąłeś kartkę i przykleiłeś komuś innemu na plecy. Zajebisty plan. Mówiłem, że jest inteligentny? To jest przyszłość Polski. Już? Tomek? Tomek przestał śmierdzieć, jej! Albo i nie, nie wiadomo. To jest skończone w ogóle? Czy to można sprzedać? Można sprzedać. Wow! Co ja muszę zrobić? Ja się muszę umyć! Weź prysznic! Blablablablablablab. Czy ja w ogóle idę do pracy? Dopiero za dwa dni mam pracę. Ej, Tomek! Tomek, 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 Tomek! Co to jest, plama? Ej, ej, ej! Ej, 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 wykłoś kazanie o szczekaniu. Ile ty to będziesz wycierała? Zaraz, Tomek, zapomni o tym. A, Jezu, dobra, idź, p***u. On nawet nie wie, o czym ty mówisz teraz do niego. Tomek oduczyła się picia wody z kałuży? Nie wierzę, babka z treserką psów powinna zostać. Co ty tam masz zrobić w ogóle do pracy? Ćwiczenie muzyki ukończone. Umiejętności komediowe. Póki nikogo nie ma w domu, opowiadaj sobie dowcipy, tak żeby nikomu dupy nie zatruwać. Tomek śpi! Jezu! Pierwszy raz widzę, jak on śpi sobie na tym posłaniu, któremu kupiłem już dawno temu. Dobra, niech ktoś wróci sensowny do mojego domu, bo chce z kimś porozmawiać albo zająć się. Ty, a może popoluje na kogoś na ulicy? Stój! 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 Przyjazne powitanie. Stój w imieniu babki! Idź, przyjaźnie się przywitaj z tą panią, która tutaj sobie idzie. Popatrz się! Co prawda to jest nie twoja liga, babka. O! Dawaj, 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 dawaj! Zaraz powitamy, powitamy, powitamy! Będzie 10 simów! Yes! Fuck yeah! Jestem taki dobry. Poznaj kogoś nowego w trzech różnych lokacjach? Czego ty ode mnie wymagasz, ty głupia babo? O, wiecie, co ja zrobię teraz? Opowiem wam dowcip, bo ja jestem super mega fajny. Więcej opcji. Uwaga, zabawne. Dowcip z cyklu puk puk, ale rozbiję system teraz. Uwaga, opowiadam dowcip. Puk puk, kto tam? Twoja stara. Co to ma być? Co to za łapka w dół? Nie ma łapki w dół! YouTube usunął łapki w dół! Słyszysz, są tylko łapki w górę i mają nową animację, ty zasrańcu! Wiesz, co ty musisz porobić? Jogging! Jogging! Zapierdzielaj! Zapierdzielaj! Czy Weronika powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Aleksander? Czy to nie jest ten sam kolega, którego jest przyjacielem Maciusia? Czy oni mają wspólnych przyjaciół? O, ale ty jesteś śpiąca. To zrobimy tak. Nie narzekaj na... Żartuj o bananach! Żarty o bananach są najlepsze!
Dobra, pożartuj po bananach i idź spać potem. A nim się zajmie Maciuś. W międzyczasie Maciuś ściali kupę. Tak na szybko. Weronika skończyła na dziś, że szkoła piątka nie jest złą oceną, ale to nie znaczy, że nie może być lepiej. Jak to nie, jak jest złą? Dostała piątkę? Wszyscy powinni być zadowoleni. Zwłaszcza ona. Ona nie jest zbyt mądra. Dokuczaj figlarnie, entuzjazmuj się słodyczami. Przechwalaj się ocenami. Ty, a może zrobimy na nim wrażenie, jak się pochwalimy? Babka osiąga drugi poziom sprawności fizycznej. No i to jest sztos. Co ci się staje? Niebezpieczne zmęczenie. No i mówiłem, że kiedyś umrzesz, nie? Kiedyś trzeba umrzeć. Nie możesz żyć wiecznie. Ty wiesz, że ty możesz przyjść na emeryturę? Czekaj, a gdzie ty idziesz, Maciek? A czemu idziesz się zdrzemnąć? A kolega? No dobra, p***ać go. Niestety tam staj. Zobaczymy, co on porobi przez ten czas. A bawi się z Tomkiem! No to dobre. Gdzie on idzie? O ty gnoju, poczekaj tylko. Pierwsze co robisz, to wypieprzasz tego śmierdziela ze swojego pokoju, a potem idziesz spać. Awans na stanowisko twórcy obrazów na płótnie. Łoj, no i to jest to. Zajebyście. No i zepsuł mistrza! Kto za to zapłaci? Kto to naprawi? Foxy, wstajesz i robisz teraz nam obiad. Podajesz kolację i makaron z serem. A, niech będzie. Zaszalejemy dzisiaj. Gotowanko na maksa. Szczęśliwy. I teraz on sobie... Jo, no i dobry ten makaron był. Kto tam jeszcze już się pospał? O matko, dobra. Weronika, chodź szybko. Skorzystaj. Weź prysznic. Dobra, Maciek, już pospałeś. Weź porcję, a potem idź odrabiać zadania domowe. A ty w sumie mógłbyś sprzedać ten obraz i zająć się rysowaniem kolejnego. Klasyczny obraz, tak jest, rysuj. Oje, baby. Ponieważ babka nic nie robi, może posprzątać. O nie! Aha, i ktoś się będzie czuł zawstydzony? No nie, ale jesteście rodziną. Babka chodziła po ogrodzie nago, więc co ty masz za problem w ogóle? Mają problemy ci ludzie. Chodź ty sobie zjedz coś, szarikan. Musisz zjeść, bo potem trzeba iść naprawić kran. Ty, ona się nie za długo myje? Ile ty się tam będziesz myła? Weź, ja na wodę nie narobię. Babka zjadła, to idź sprzątaj z wigorem. O tak! Wracają wspomnienia z Wietnamu, kiedy czyściło się te dziury klozetowe. Oh yeah. Okej, jak już to zrobiłaś, to pora to wytrzeć. Maciuś odrobił swoją dzisiejszą pracę dobową, super. To oznacza tylko jedno. Może wziąć szybki prysznic i może zająć się w sumie, zacząć rozwijać swoje talenty. O, i sobie grać. Co się stało, Tomek? Czemu się boisz babki? Ja też się jej boję, bo ma krzywy ryj. A, bo ona zaczęła grać na gitarze. No to wszystko wyjaśnione. Maciuś idzie grać w warcaby. Weronika, jak skończysz robić zadanie, a mam nadzieję, że w tym stuleciu zrobisz to, to pójdziesz pograć w warcaby z Maciusiem. Razem się czegoś pouczycie i przy okazji zabawę naładujecie. Dobra, dołącz do gry. Maciuś poziom czwarty, umysłowy. Jaki on jest mądry, to widział. Weronika otrzymała poziom trzeci umysłowy. Rony Julek. Ale oni są wszyscy mądrzy w tej rodzinie. Ciekawe, po kim to mają. Na pewno nie po mnie. Ja mam wszystko niezatęczęte. Programowanko muszę zacząć robić. To nie wygląda jak programowanie. Czy ty grasz w Simsy? Ty! Simsy to zbereźna gra. Mam tutaj coś fajniejszego dla ciebie. Zobacz. Hakowanko. Wow, ale fajna zabawa dla całej rodziny. Foxy osiągnął ósmy poziom. Wtajemniczenia do malowania. No i bajeransko. Uderz pluszaka o imieniu Azorek Przytulak. Ty cholerna Ty z wyrolu. Co ci ten misiek zrobił? Nie wiem. O, ty hacking. Dobra, wbijasz kolejny poziom i wtedy możesz iść sobie strzelić kupę w nagrodę. Myślę, że to jest odpowiednia nagroda i adekwatna do tego, co ty robisz teraz aktualnie w swoim życiu. Weź to zjedz, zanim to jeszcze nie zdechło, a potem możesz... Kiedy ty masz pracę? Za 4 godziny? O, no to szybko jeszcze zdążysz wziąć szybki prysznic. No i bajerancko. I wszyscy są happy. I myk, jeszcze szybka kupka przed robotą. Za około godziny rozpoczynasz szkołę. Fajnie, fajnie. O, to Weronika, co ty musisz jeszcze zrobić? A ty masz wszystko na fulla? No to gitara. Kurde, no to bajerancko. Czemu jesteś spięty? Usycha z miłości. O nie! To oznacza tylko jedno. Pocałuj w policzek. Niech wie, kto tu rządzi. Tylko zanim ona pójdzie do toalety. O, to już? Kiedyś ty ją zdążył pocałować. Dobra, babka, ty byś mogła coś zrobić pożytecznego. Napełnij miskę. Opróżnij to, bo to jest brudne. Weź to posprzątaj. Super. I zapasz kawę? Szarykan idzie do pracy. No i bajerancko. Weź poćwicz może? Dobra, idź to sprzedaj. I lecisz, stary, lecisz, jakby jutra miało nie być. No, to fajnie, że jesteś zadowolony. Wam brzuszki rosną. O kurde, muszę zająć się tym. W przyszłości będę musiał kupić sprzęt do ćwiczenia. Chociaż mogą też wykonywać ćwiczenia na podłodze, więc nie wiem, po co mam im to kupić. Ale wydaje mi się, że to będzie bardziej efektywne.
jeżeli im kupię sprzęt do ćwiczenia. Ale na razie nas nie stać, bo mamy tylko 16 tysięcy. A to jest jak bida. Ledwo na jedzenie starcza. I na karmę dla Tomka biednego. A może wszyscy oni powinni rysować? To nie jest głupi pomysł. Oni więcej zarabiają pieniędzy i w krótszym czasie niż oni w pracy. Shirkan zarabia ile na godzinę? 69. Pracuje... długo. No nie, no taniej i szybciej wychodzi tutaj. Razem nie muszą chodzić, mogą rysować kiedy chcą. Ej, ja będę w przyszłości robił same sztalugi. Pieprzyć robotę. Zostaję freelancerem. No to jest takie arcydzieło, że no pożal się po prostu. 1700? Panie! Autentycznie wszyscy muszą zostać w domu i zacząć rysować obrazy. Za 5 godzin idziesz do pracy? A wiesz, co to oznacza? Że trzeba iść spanko! Trzeba się wyspać przed... Od której ty chodzisz spać w ogóle? Którą mamy godzinę? Jest 13. Ty od 17 do 23 pracujesz? Co to za dziwnego opory są pracy w ogóle? Ty, ja może dzisiaj awans dostanę nawet w robocie. Ale by było sexy. Znaczy fajnie. Nie, że sexy. Bo sexy babka nie jest. Hi, energia. Dobra, ty co robisz? Kawę? Okej, okay, pomyślałeś. Ty, w sumie? Oni zaraz wrócą do domu, a to oznacza, że musisz podać obiad. Kanapka z bekonem, makaron z serem, rybne taco. Sałatka... O, nie mam pomidora, dobra. Tost z serem. Myślę, że stać nas na takie rzeczy. Tost z serem dla 10 osób, poproszę. To nie wygląda jak dla 10 osób co najmniej. Ja bym chciał dla 10. Ej, weź to kontynuuj. Ty zrobił dla 10 osób. What the fuck? Jak to działa niby? Weź porcję i napij się razem kawy. I teraz... zaczną się dziać cuda. Maciej wrócił ze szkoły, jest jednym z najlepszych uczniów szkoły, szkoła podstawowa Langa Banga, oby tak dalej. Weronika skończyła ze szkołą, piątka nie jest zła, ale... A weźcie się, odpieprzcie w końcu od tej Weroniki. Ważne, że zdaje do następnej klasy, a wy się staracie... O, kupa! Podnieś! Zbieramy kupę zawodowo. Idziemy się pobawić teraz z Tomkiem. Obudź. Oczywiście, że obudź. Obudzimy cię! Haha, nie ma takiego spanka u mnie w kuchni. Spanko, koniec spanka. Czas się bawić. Baw się, przytul. Tresura? Co ja mogę zrobić? Turlaj się! Jezu, ja mogę szkolić! Dobra, ty zostajesz trenerką, pomimo, że uważam, że babka jest lepszą trenerką, niż ty byś mogła być kiedykolwiek. Szybko, babka, bo ty zaraz do pracy idziesz. Weź porcję i strzel szybko po mistrzowsku. Tak, nasikaj po mistrzowsku. Zdobytą umiejętność tresowania zwierzaków? Naprawdę? Że ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje? Jest! Patrzcie, kto wrócił! Jest nasz bohater! Stary, zasługujesz na jedzenie, a potem naprawisz nam kran. Babka idzie do pracy, zajebiście. Dobra, Shirkan zjadł, bardzo dobrze. Jest już zadowolony, a to oznacza tylko jedno. Może naprawić kran. No i zarąbiście. Trzeba tutaj posprzątać. Niestety muszę się tym chyba zająć, bo nikt inny tego nie zrobi. Muszę zrobić tak, wziąć prysznic i można iść spanko. Dobra, a potem się zajmiemy resztą rzeczy. Czyli programowaniem. Hurra! Ale moje życie jest beznadziejne. Matko jedyna. Nie chcę tak skończyć. Dobra, co my tam mamy? Maciek śpi, Weronika śpi, Foxy śpi. Co to za rodzina? Po prostu wszyscy śpią. Przepraszam cię, ja gram w Simsy czy symulator spania? Poczekam, aż ten frajer się... Ej, co to za szczekanie? Ty, ty! Myślisz, że co, ja nie wstanę? Wykłoś kazanie o szczekaniu. Tak jest. Shuriken doznał olśnienia, ponieważ jest geniuszem. Pod prysznicem. Oh my god, bardzo dobrze. Tomek od... Jak ja jestem mądry! Jak ja jestem mądry! Ty też możesz zostać trenerem. Rany Julek. Ale fajnie, dobra. Czy ja mogę znaleźć karierę? Znajdź pracę. A jakbym chciał znaleźć karierę dla mojego psa? Ej, kiedyś się dało takie rzeczy robić, nie? Kup nasiona, kup książkę. Nasiona mogę kupić. Możemy posadzić coś, dobra, ale... Ej, można czy nie można? Kiedyś dało się robić karierę dla swoich zwierzaków, a teraz się nie da? O, na gówno. Maciuś odkrył, że jego poduszkiem mieszka jakiś dziwny słup. Przestań! Kupiłem... A nie, tobie nie kupiłem w sumie lampki. Jej kupiłem lampkę. Na tobie nie wystarczyło pieniędzy, niestety. Maciuś zaprzyjaźnił się z potworem! Zawsze! No i zajebiście! No i fajnie, no i w końcu się dogadali. No i super, i w końcu nie muszę się zajmować tym potworem. Dobra, weź napełnij tą miskę, a potem możesz iść coś zjeść, jak najbardziej. I potem możesz wziąć prysznic. Weź szybki prysznic, dwa razy szybki prysznic. Możesz wziąć zielony szybki prysznic, czyli taki jaki lubisz, bo to twój ulubiony kolor, albo zwykły prysznic. Gratulacje, Funksji, arcydzieło skończył malować, no i super. Dobra, ty możesz teraz się iść umyć. Oh yeah, baby. Ale arcydzieło. Ile to jest warte? Dobre, dobre. Oczywiście, że tak. Co mam nie sprzedawać? Rysuj dalej. Co ty myślisz, kurde? Ile mamy tego jedzenia? Za kiedy się nam zepsuje? Za 2 godziny! Musimy to jeść. Musimy to jeść i to szybko, bo to się zepsuje nam. Szybko, Shirkan. Trzeba jeść, póki dają. Artystka otwierająca. No i to ja rozumiem. Babuśka wróciła.
No i fajnie. To dobrze, bo trzeba, wiesz, umyć zlew, trzeba umyć wannę. Co tam jeszcze trzeba umyć? Twoje szczęście, że już nic więcej nie trzeba umyć. Dzisiaj ci się upiekło, ale tylko dzisiaj. Dobra, wiesz co, Maciek, idź rób zadania domowe albo coś. O, właśnie, właśnie. Weronika, co tobie jest? Ty masz wszystko wypełnione. Odrabiaj lekcje. Bajerancko. Gitara, siema. Shirkan, czekaj, Shirkan, co ty miałeś robić? Ty miałeś chyba coś robić, nie? Programowanie, tak. Programuj, ćwicz programowanie. Tego potrzebowałem. Foxy, sprzedaj to. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny. Możesz iść się przespać za to. Czy ty robisz zadania? Nie, co ty robisz? Gówno robisz. Ej, ty miałeś robić zadania, czemu ty mnie nie słuchasz? Czemu wy mnie w ogóle nie słuchacie? Zrobiłeś już zadanie? Co ty zrobiłeś z zadaniem? Zgubiłeś zadanie? Ej, gdzie ty masz pracę do... No ty dzbanie cholerny, odrabiaj lekcje. Co za ciul? A, myślał, że że pod dywanem schowa i że się nie kapnę. A ty kurde, masz mnie za takiego głupiego? Na tym krześle wstydu w korytarzu siedź i przemyśl sobie swoje zachowanie, bo jesteś beznadziejny. Jak już pójdziesz, to potem możesz iść spać, jak zrobisz zadania. Praca odrobiona. Bardzo dobrze, Weronika. Jestem z ciebie prawie że dumny. A to oznacza tylko jedno, że musisz osiągnąć kolejny poziom umiejętności z czegoś. I wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli będziesz ćwiczyła jakieś umysłowe ćwiczenia robiła. Więc idź sobie graj w szachy. To najlepsza gra umysłowa. A granie ze sobą to najlepsza frajda. Może wygrasz. I chyba na dziś wystarczy, moi kochani. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście łapka w górę byłaby wskazana. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.